Hej, tu Aitra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku nowego dodatku Podniebne Imperium. Dzisiaj pokażę Wam, jak budować sterowce. Aby budować sterowce, potrzebujecie hangar na sterowce. I teraz, co ciekawe, ten hangar możecie wybudować w Nowym Świecie, Starym Świecie albo przy lądku. To od Was zależy, gdzie sobie ten hangar wybudujecie. I tutaj warto wziąć pod uwagę, że do budowy sterowców będą potrzebne profile aluminiowe, będą potrzebne żagle, będzie potrzebny hel, będą potrzebne silniki parowe. Wobec tego tak naprawdę, niezależnie od tego, gdzie wybudujecie ten hangar, tak czy inaczej jakąś część towarów będziecie musieli przerzucać, aby móc te sterowce budować. Ja ogólnie nie buduję hangaru w Nowym Świecie z prostej przyczyny. Te wyspy tutaj są dosyć małe i miejsca jest mało. I nawet ten hangar dla sterowców zajmuje dosyć dużo miejsca. Więc ja raczej skłaniam się ku temu, aby ten budynek mieć albo w Starym Świecie, albo na przylądku. Ale to nie ma znaczenia. Wybudujcie go tam, gdzie chcecie. W przylądku tutaj mam trochę miejsca, więc idę do rzemieślników. Biorę hangar na sterowce i zacznijmy budowę. Jest to budowa wieloetapowa, więc zobaczmy, czego wymaga kolejny etap. Potrzebujemy deski, cegły. W tym wypadku tutaj potrzebujemy robotników i 10 minut. Klikam rozpocznij etap. Jak ten etap się ukończy, to Wam pokażę, kiedy będzie gotowy. Pamiętajcie tylko, że ten hangar, on musi mieć dostęp do magazynu, ponieważ towary wymagane do budowy kolejnych etapów są zabierane właśnie z magazynów. Widzimy? Etap został ukończony. I zobaczmy, co jest potrzebne, aby zrobić następny etap. Potrzebne są cegły, potrzebne są profile aluminiowe. Klikamy rozpocznij etap. I pokażę Wam, kiedy będzie ten etap ukończony. Dobrze, etap trzeci ukończony. I przed nami ostatni etap. Zobaczmy, co jest potrzebne. Są potrzebne profile, okna, więcej robotników niż ostatnio, bo 650 tym razem i kolejne 10 minut. Więc klikam rozpocznij etap i pokażę Wam, kiedy będzie już gotowe. Ostatni etap został ukończony. I hangar jest gotowy. Mając ten hangar, możemy teraz budować sterowce. I tak jak widzicie, tych sterowców jest więcej do wyboru. Mamy najpierw harpie, pozycję ładunku 2, pozycję na przedmioty 1, dostępne luki do zrzutów 3. O zrzutach porozmawiamy sobie innym razem. Szybkość załadunku 20%. I teraz tak, zwróćcie uwagę, że tutaj macie informacje o minimalnej szybkości i maksymalnej szybkości. I macie również prędkość pomiędzy sesjami. Czyli tak jakby sterowiec leciał na przykład z przylądka do Nowego Świata. To jest właśnie ta prędkość. I tutaj widzicie 90%. Czyli ten sterowiec pomiędzy regionami leci troszeczkę wolniej. Potem weźmy ten. Mamy Mantykora i znowu informacje są podobne, czyli ilość pozycji ładunku, pozycji na przedmioty, prędkość. Tutaj zobaczcie, prędkość pomiędzy regionami jest 80%. I tutaj zwróćcie uwagę, że są profile aluminiowe, silniki oraz hel. Więc tutaj były żagle, a tutaj są silniki. Potem mamy ten, Hermes. I tutaj zwróćcie uwagę, że prędkość pomiędzy regionami jest już 100%, szybkość załadunku 120%. Do jego budowy oczywiście potrzebna jest odpowiednia ilość profili aluminiowych, żagli oraz helu. Potem mamy ten obok, to jest Pegas. I tutaj zwróćcie uwagę, że szybkość załadunku jest może 50%, ale prędkość między regionami jest 130%. I ten statek dosyć szybko będzie przemieszczał się między regionami. Potem mamy
największy sterowiec, czyli Zephyr. Szybkość załadunku jest 90%, pozycji na ładunek jest 8. I prędkość między regionami 170%. Czyli jeśli potrzebujecie coś przerzucać między regionami, to Zephyr ma tutaj super prędkość pomiędzy sesjami. Potem macie Boreasz. Boreasza już widzieliście, ponieważ jest to sterowiec, który można było wyprodukować w Arktyce, ale w Arktyce do produkcji sterowców nie używało się helu, tylko gazu. I w Arktyce mogliście wyprodukować tylko ten sterowiec. I teraz są jeszcze sterowce, które mają tutaj pod spodem taki rysunek pocisku. Oznacza to, że to są sterowce, które umożliwiają atakowanie. Wobec tego będziecie mogli atakować z powietrza, czyli mieć flotę wojenną, ale powietrzną flotę wojenną. I dlatego, jak będziecie przeglądali wieżyczki obronne, zobaczycie wieżyczki przeciwlotnicze. Wynika to z faktu, że są sterowce, które mogą Was atakować. Wobec tego musicie również umieć bronić swoje wyspy przeciwko atakom z powietrza. Ja akurat nie będę się skupiała na tych sterowcach wojskowych czy militarnych, ponieważ ja już nie mam żadnych przeciwników na mapie, więc mi one są niepotrzebne. Teraz zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeśli będziecie używali tylko tych wolnych sterowców, jeśli chodzi o szybkość załadunku, to sobie niezły korek zrobicie. I co ciekawe, tutaj macie arktyczny gaz, więc sterowce możecie wybudować za pomocą profili żagli bądź silników, tak widzimy, ale wtedy używacie arktycznego gazu, a nie helu. O ile gaz arktyczny posiadacie, no bo gaz arktyczny zdobywa się w Arktyce na wyspach wyżynnych. W Arktyce istnieje arktyczny hangar sterowców, ale jest to hangar możliwy do budowy tylko w Arktyce i on umożliwia budowę tylko Boreasza i nic więcej. Więc to jest hangar dedykowany Arktyce. Ten hangar, który Wam tutaj pokazuję, możecie wybudować na Starym Świecie, możecie wybudować na Nowym Świecie i co bardzo ciekawe, możecie wybudować więcej niż jeden hangar. I teraz dla przykładu wybudujmy sobie na przykład Hermesa. W przypadku Boreasza zwróćcie uwagę, że nie potrzeba profili aluminiowych, tylko deski, żagle i silniki. Więc to też jest dobra opcja, jeśli z jakiegoś powodu brakuje Wam profili aluminiowych. No i pięknie, udało się wybudować pierwszy sterowiec. I teraz tak naprawdę już zależy od Was. Jakie sterowce chcecie wybudować, gdzie chcecie mieć hangary. Następnym razem pokażę Wam, o co chodzi z pocztą regionalną i pocztą zamorską. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak, życzę Wam już miłego dnia, przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!